Dzień dobry, 1908. Jesteśmy w Łodzi 2 lutego. Kolejny program Co u Wiewiór, a co może być u Wiewiór? Liga Mistrzyń u łódzkich siatkarek. ŁKS Komerskon Łódź, runda rewanżowa, turniej w Łodzi. Oczywiście moglibyśmy dzisiaj wielokrotnie powtarzać, że bez kibiców. Nie tak sobie to wyobrażaliśmy i oczywiście nie ma to jak siódmy dodatkowy zawodnik w postaci kibica, który jest na trybunach. Niestety nadal obostrzenia, czekamy wszyscy na to, żeby to się zmieniło, ale Liga Mistrzyń, turniej musi trwać. Łódź gospodarzem ŁKS, gospodarzem tej rundy rewanżowej. Po dwa mecze każdego dnia. Na te mecze zapraszamy Was do Polsatu Sport. Również tam specjalne studio przedmeczowe. My będziemy starać się naszym programem być wtedy, żebyście mogli spokojnie obejrzeć to, co my mamy dla Was do zaproponowania, a także to, co będzie na Polsacie Sport. Oczywiście mecz siatkarek również znajdziecie w internecie na stronie ipla.tv. Waki w Bank Stambuł dzisiaj pierwszym rywalem siatkarek ŁKS-u. Wszyscy mamy nadzieję, że zobaczymy dobrą siatkówkę w wykonaniu obu drużyn, że siatkarki ŁKS-u powalczą. One mogą, ale nie muszą. Dzisiaj jeszcze ten cytat na pewno jeden raz usłyszymy, z jakich ust to się dowiecie już za chwilę, ale powiedzmy sobie jeszcze jedną ważną rzecz z ostatnich dni. Derby są nasze, derby dla ŁKS, Komerskon Łódź. Siatkarki ŁKS-u nie pozostawiły wątpliwości, udany rewanż, siatkarki budowlane niestety dla nich nie poradziły sobie z naszymi, na szczęście, siatkarkami ŁKS-u i to teraz ŁKS i piłkarsko, i siatkarsko przez jakiś czas rządzi w Łodzi. Wróćmy na chwilę do derbów właśnie siatkarskich, bo mamy pierwszego gościa, Klaudia Lagierska. Krótko o tym meczu specjalnie dla Was. Tak, myślę, że głównym kluczem była dobra zagrywka z naszej strony. Chciałyśmy odciągnąć przeciwnika od siatki i wtedy właśnie zadziałać blok obrona. I myślę, że to w 100% wykonałyśmy. Bardzo dobrze grałyśmy taktycznie. Trzymałyśmy każdą atakującą. Miałyśmy pełną kontrolę praktycznie nad meczem. Takie bardzo fajne przetarcie przed Waszymi meczami wtorek, środa, czwartek. Tak, myślę, że budowlane w tym sezonie grają bardzo równo. To był ciężki mecz, byliśmy przygotowane na ciężką walkę, pokazałyśmy charakter. Cieszymy się bardzo, że za 3 punkty, myślę, że to da nam dużo w tabeli. No i tak, myślę, że to jest dobry początek przed naszym maratonem, fajne wejście i mam nadzieję, że ta dobra pasa zostanie z nami. Trochę mi brakuje kibiców na futbolach, bo ten dzisiejszy dzień to był po prostu hala aż drżała w posadach. Szczególnie po Waszym zwycięstwie, chociaż nasi byliby w mniejszości, to i tak tu przekrzyczeli przeciwnika. No tak, dokładnie. Gdzieś derby się rządzą też walką kibiców. No brakuje nam tych kibiców. Robimy sobie klimat też na boisku, w kwadracie, więc czekamy, kiedy rząd dopuści tych kibiców w końcu. Bardzo liczymy, że to będzie jeszcze w tym sezonie. Ty wiesz, ale niektóre Twoje koleżanki są dopiero pierwszy sezon w klubie, więc one jeszcze nie poczuły tego przyjemnego smaku zwycięstwa w tej hali. Mam nadzieję, że jeszcze w playoffach się spotkamy z budowlanymi i będzie okazja, gdzie kibice naprawdę będą mogli wejść i każdy poczuje, jak to jest być na meczu derbowym. Gratuluję tego 3-1, trzymam kciuki za mecz i za mistrz. Dziękuję bardzo. To była Klaudia Alagierska specjalnie dla Was. Liczymy, że w turnieju Ligi Mistrzyń też dużo skutecznych bloków i jak najlepszy mecz Klaudii Alagierskiej na siatce. Wracając jeszcze do derbów, oczywiście bez udziału kibiców jednej i drugiej drużyny to spotkanie się odbyło, ale nasza kamera była podczas derbów i nie rejestrowała oczywiście meczu, ale takie pozakulisowe sprawy
na które właśnie Was teraz zapraszamy. Zobaczcie, jak wyglądały okiem naszej kamery derby Łodzi.
To był materiał kulisy siatkarskich derbów Łodzi. Ja dwa obrazki chyba najbardziej będę pamiętał. To oczywiście radość dziewczyn z wygrywanych piłek, setów i meczu oraz dwóch panów, którzy w maskach rozmawiali ze sobą. Jak się okazało, była to próba namówienia prezesa ŁKS Kommerzkon-Łódź Huberta Hoffmana na wywiad. A próbował to robić Bartosz Węcław, speaker, kierownik siatkarek ŁKS-u. Jak się okaże za chwilę, to było to skuteczne namawianie na wywiad. A co z tego materiału urodziło się i zostało? Już teraz przed Wami Bartosz Węcław Mewa w rozmowie z prezesem ŁKS Kommerzkon-Łódź Hubertem Hoffmanem. Panie prezesie, wtorek, środa, czwartek, 2-4 lutego, turniej Ligi Mistrzyń w Łodzi. Z punktu widzenia sportowego zacznijmy najpierw po turnieju w Bułgarii, kiedy mamy 5 punktów. Jak pan widzi szansę na awans zespołu do ćwierćfinału? Szanse są zawsze. No, sport jest sportem, każdy mecz można wygrać, każdy mecz można przegrać, ale tak jak powiedziałem, nie startujemy po to, żeby wygrywać, żeby my mamy się pokazać w Europie, tak? Pokazujemy przeplatankę, pokazujemy ŁKS, pokazujemy to, co chcemy pokazać, czyli to, że Łódź to ŁKS, a ŁKS to Łódź. Nadal będę naciskał na aspekt sportowy, ponieważ to już trzeci występ ŁKS-u w Lidze Mistrzyń. Pierwszy to był ten rok nauki, drugi już coś się udało powalczyć. Tym razem przeciwnicy tacy, że to drugie miejsce jest bardzo realne. Kwestia, czy wystarczy punktów, żeby z tego drugiego miejsca wyjść. Czyli jasne, możemy się powiedzieć w statystyki. Oczywiście, patrząc na papierze, wygrywamy dwa mecze, tak, mamy punktów 11. Teoretycznie w grupie A, jak się nie mylę, albo B, jedna drużyna już tam więcej straciła niż my, w związku z czym jedna drużyna jest za nami. Tylko, kurczę, to są tylko statystyki. Zagrajmy trzy dobre, fajne mecze. To będzie dla mnie wystarczające. Jeżeli awansujemy, no kurczę, będziemy się cieszyć jak zawsze. Czyli z tego, co rozumiem, możemy, a nie musimy. Jak zawsze. My nic nie musimy, ale wszystko możemy i do tej pory się udawało. To teraz powoli będziemy przechodzić do tej strefy organizacyjnej. Czego brakuje ŁKS-owi Kommerzkon-Łódź do tego, by być taką drużyną jak Wakif Bank Stambuł? Na pewno pieniędzy. Jak duże są to różnice i czy doczekamy kiedyś tutaj w naszych polskich realiach, że ŁKS będzie taką potęgą? Ciężko powiedzieć, jaka to jest różnica, bo nikt nikomu w portfelu nie siedzi. To są dużo większe pieniądze. Wiemy, że atakująca ma kontrakt mniej więcej taki, jak u nas prawie cała drużyna. No to jest jak gdyby skala różnicy. Co do drugiej części, to jest zbyt podchwytliwe pytanie i nie będę odpowiadał. Ja byłem na turnieju w Bułgarii, widziałem organizację tego turnieju, to spore przedsięwzięcie, przede wszystkim logistyczne. Jak sobie z tym dajemy radę i czy jak będzie ten turniej w Łodzi tutaj wyglądał pod względem organizacyjnym? Ja, znając ludzi, którzy u nas działają w ŁKS-ie, jestem pewny w 100%, że będzie dużo lepiej zorganizowany niż w Bułgarii. Dajemy radę, naprawdę, tak jak sam mówiłeś, to jest trzecie podejście do Ligi Mistrzów, już parę meczów rozegraliśmy. Troszeczkę większe przedsięwzięcie, ale damy radę. Sytuacja jest dość trudna ze względu na COVID, są dodatkowe obostrzenia, do kibiców zaraz przejdziemy, ale czy te dodatkowe obostrzenia sprawiają wiele trudności w kwestiach organizacyjnych? Na pewno, no ogólnie wiadomo, że dzisiaj się troszeczkę gorzej żyje niż jeszcze rok temu, niemniej jednak jesteśmy przygotowani, na pewno ten mecz będzie niezapomniany, te mecze będą niezapomniane. No to teraz pytanie podchwytliwe, jaki jest sens organizować taki turniej, skoro kibice nie mogą wejść na niego? Znaczy, sens jest zawsze, tak jak mówię, 6 meczów będzie pokazywanych w tak naprawdę co najmniej w 4 krajach. No kurczę, no jest sens, tak? Nie mamy kibiców, bardzo żałuję, bardzo mi tego będzie brakowało, niemniej jednak, kurczę, na pewno wizualnie będzie to majstersztyk. Kibice wykupują awatary, mam nadzieję, że tutaj ta jedna trybuna zostanie zapełniona. Kibice będą oglądać na pewno w telewizji. Czy prezes liczy, że oni jeszcze wrócą w tym sezonie do tej hali? Czy ja to liczę, że z dnia na dzień mogą wrócić dla mnie, mogą być jutro, pojutrze, zawsze dla mnie kibice. Ja jestem kibicem, kibice są bardzo ważne. Czy jeżeli zajmiemy miejsce gwarantujące udział w europejskich pucharach w przyszłym sezonie, to wystartujemy w tych pucharach? Dlaczego nie? W
tym roku też chcieliśmy startować w pucharach, ale udało się, że tak powiem, wejść do Ligi Mistrzów. Kurczę, no puchar jest pucharem, tak. Czyli mamy obietnicę, walczymy o europejskie puchary, oprócz tego o medale. Po wygranych derbach nastroje są na pewno dużo, dużo lepsze. Jak prezes widzi końcówkę rundy zasadniczej, na którym miejscu realnie mamy szansę ją zakończyć? Nie bawmy się w takie rzeczy. Każdy mecz meczowi nie jest równy. Tak, dzisiaj naprawdę widzieliśmy bardzo, bardzo dobre widowisko sportowe. Dzisiejszy mecz uważam, że był jednym z lepszych, który do tej pory w tym sezonie, jeżeli chodzi o wszystkie mecze. Także to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Widać, że dziewczyny podnoszą jak gdyby swoje umiejętności, jeżeli chodzi o grę zespołową. Grają coraz bardziej odważnie. Super, zostawmy to. My lubimy atakować z trzeciej pozycji. Tak. Jest okej. Okay. Ale zgodzisz się ze mną, że tak jak w poprzednich dwóch sezonach była wielka czwórka, tak teraz doszedł piąty do tego stołu i będzie trudniej. Zawsze jest trudniej, powiem tak, czy tylko piątka. No przecież mamy drużyny, które są poza piątką, które też kurczę, kilka meczów wygrały z tą czołową piątką jak gdyby. Chociaż ja mówię, dla mnie to nie ma czołowej piątki, bo co najmniej szóstka, bo Bielsko też bardzo fajnie wygląda i mamy na razie dwa mecze przegrane z nimi, także kurczę, no, poziom się wyrównał. Jest to troszeczkę fajnie dla siatkówki. Trzeba być skupionym na każdym meczu, na kolejnym meczu i grać po prostu na 100% swoich umiejętności i możliwości. Mamy medal brązowy, srebrny, złoty, ale nie mamy na półce Pucharu Polski. Tak, bo Pucharu Ligi Mistrzów też nie mamy, także parę jeszcze nam rzeczy brakuje, ale mam nadzieję, że trochę pożyjemy i coś jeszcze dołożymy do tej półki. Czyli jest jeszcze motywacja, jeszcze są rzeczy, których nie zdobyliśmy i jeszcze cały czas walczymy o to, żeby zapełniać tę halę. Dokładnie tak. Jeszcze Mont Everest na końcu został. Bardzo dziękuję. A więc całkiem udany i długi wywiad Bartosza Węcława z prezesem ŁKS-u Hubertem Hoffmanem. Liga Mistrzyń to oczywiście święto europejskiej siatkówki, ale to także masa przygotowań, rozwikłania różnych problemów logistycznych. Od kilkudziesięciu godzin wolontariusze i pracownicy ŁKS Commerce-Con Łódź zajmują się halą tak, aby przygotować ją do meczów, które już dzisiaj się rozpoczną. Oczywiście te przygotowania jeszcze za nami trwają i je widzicie. O tym, ile pracy w to trzeba włożyć, a także o innych sprawach organizacyjnych opowie koordynator turnieju CEF z ramienia ŁKS-u Marcin Sawoniuk. Teraz przed nami 3 dni, że tak powiem, wyjęte z życiorysu, bo organizacja turnieju Ligi Mistrzyń to bardzo poważne przedsięwzięcie. Tak naprawdę pracujemy już nad nim od kilku tygodni i mam nadzieję, że efekty, które zobaczymy w przeciągu najbliższych dni, naprawdę po raz kolejny pokażą, że jesteśmy w Europie jednymi z najlepszych, jeżeli chodzi o całą oprawę widowiska sportowego, mimo że nie będzie na nim kibiców. Kibiców nie będzie na nim fizycznie, natomiast na pewno będą z nami duchem i będą też na trybunach w postaci awatarów, co mam nadzieję też zostanie zauważone i będzie to fajny dodatek do całości. I przede wszystkim mamy nadzieję, że drużyny, które przyjadą, będą się tutaj dobrze czuły, że będzie to turniej w świetnej sportowej atmosferze, że będzie wszystko dopięte na ostatni guzik. Tak jak powiedziałem, pracujemy nad tym już od jakiegoś czasu, żeby to było tip-top. No i mam nadzieję, że sam wynik sportowy będzie satysfakcjonujący przede wszystkim dla nas, a dla naszych gości, że będzie to miłe wspomnienie. I to było kilka słów od koordynatora turnieju, a obok mnie dzisiaj Ola Podsendek. Ola to zagorzała fanka łódzkiego klubu sportowego, była piłkarka
nie ŁKS-u, bo w ŁKS-ie póki co nie ma takiej sekcji, ale łódzkiego kolejarza i oddana wolontariuszka sekcji ŁKS Commerzcon Łódź. Ola, witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, fajnie, że znalazłaś dla nas czas. Tak zbierając informacje o Tobie, powiedziano mi, że Twój pokój to jest takie małe muzeum Łódzkiego Klubu Sportowego, a także Twój profil w social mediach tak wygląda. Jak zaczęła się Twoja przygoda z ŁKS-em, jak zaczęła się Twoja przygoda tutaj z siatkówką ŁKS-u? Na pierwszy mecz zabrał mnie mój tata w 2009 roku. To był mecz pożegnania Tomka Kłosa jeszcze na starym stadionie. Bardzo mi się to spodobało, dlatego prosiłam, żeby zabierał mnie na kolejne mecze. Oczywiście się zgadzał i tak zaczęła się pasja związana z ŁKS-em. Na początku zbierałam wlepki. Pamiętam do tej pory, jak kupowaliśmy z tatą pod bramą Łódzkiego Klubu Sportowego, pod wejściem na galerę. Historia z siatkówką zaczęła się w sezonie 2016-17 tak naprawdę. Kiedy Mariusz przybyła, szukał wolontariuszy na mecze. Zgodziłam się, no i tak jestem do tej pory. Zanim zaczniemy o wolontariacie, to jeszcze chciałem Cię zapytać, bo widziałem wiele zdjęć, na których jesteś i to były tylko, nie tylko mecze w Polsce, ale to były też wyjazdy chyba między innymi na Ligę Mistrzyń. Jakie emocje towarzyszą takim meczom? Dokładnie, jeżdżę za Wibrami po Polsce, jak i po Europie. Emocje są naprawdę nie do opisania. Jest to coś niesamowitego, wejść na obcą halę w obcym mieście, a nawet w obcym kraju i krzyknąć z całych sił, jesteśmy zawsze tam. Super. Powiedz mi, jak wygląda Twój kontakt ze sportem, no bo kiedyś trenowałaś piłkę nożną w kolejarzu, ale też widać Cię na imprezach biegowych. Łódź kocha sport, chyba to Twoja grupa. Tak, dokładnie. Trenowałam piłkę 5 lat w łódzkim kolejarzu. To była drużyna seniorska kobiet trzecioligowa. Niestety musiałam zakończyć karierę przez brak czasu, tak naprawdę. Szkoła i no po prostu rzeczy wyższe, nie do przejścia. Zaczęłam biegać, sprawiało mi to przyjemność od zawsze. Bardzo się ucieszyłam, jak dowiedziałam się, że istnieje drużyna Łódź Kocha Sport, ponieważ biegając mogłam reprezentować swoje ukochane barwy. Super i trzymamy za to kciuki. Ola, jesteś też tutaj z nami, ponieważ jesteś osobą, która jest widoczna w każdym meczu, może nie zawsze w jego trakcie, ale na pewno przed i po. Jak wygląda Twoja praca jako wolontariusza? Czym jest dla Ciebie ten wolontariusz, wolontariat i czy się spełniasz w tej roli? Jak najbardziej się spełniam. Jest to dla mnie naprawdę wielkie wyróżnienie, że mogę być tak blisko klubu, dokładać taką małą cegiełkę od siebie w promocji tego klubu, czy nawet w jakichś sukcesach. My jako wolontariusze przed każdym meczem szykujemy halę, naklejamy naklejki na parkiet, rozstawiamy bandy, czy też wywieszamy reklamy sponsorów. Ale także mamy ogromną pracę właśnie w internecie. Zachęcamy kibiców do brania udziału w różnych akcjach stworzonych przez klub. Tak jak ostatnio było akcja skupna awatarów na Ligę Mistrzyń, czy też akcja z kupnem orzeszków na szlachetną paczkę. Super, to są naprawdę fajne rzeczy i już teraz podziękowania dla wszystkich wolontariuszy, którzy brali udział w tych różnych akcjach i którzy przygotowywali halę do turnieju Ligi Mistrzyń. Każdy gość opowiada, przewiduje, jakim wynikiem skończy się mecz siatkarek ŁKS-u. Zapytam może inaczej, jak widzisz szansę ŁKS-u na to, żeby wyjść do dalszej fazy pucharowej w tych rozgrywkach? Na pewno nie będzie to łatwe. Mamy ciężką grupę tak naprawdę. Turczynki na pewno postawią wysoko poprzeczkę, ale mam nadzieję, że wybiory dadzą z siebie wszystko i uda im się wyjść z grupy. A dzisiaj tak myślisz, że jesteśmy w stanie
jeden set wygrać, dwa czy trzy. Oczywiście, żebyśmy chcieli, żeby to skończyło się naszym zwycięstwem 3-0, ale tak realnie jaki wynik? Mam nadzieję, że chociaż zdobędziemy dwa punkty. Jeden punkt, dwa sety. Będzie naprawdę bardzo dużo dla nas już. Super, to była Ola Podsendek. Ola, zostań jeszcze z nami do końca programu. Drodzy kibice, my Was zapraszamy również do Polsatu Sport na studio. Mam nadzieję, że się nie zazębimy czasem właśnie z dziennikarzami Polsatu Sport. Mamy nadzieję zobaczyć się z Wami jutro przed kolejnym meczem siatkarek ŁKS-u w turnieju Ligi Mistrzyń. Dzisiaj prosimy Was, trzymajcie mocno kciuki za siatkarki ŁKS Commerzkon Łódź. Bardzo trudny mecz na początek z Wakif Bank Stambuł. Liczymy na to, że wiewióry zapunktują w tym spotkaniu, ale również chcielibyśmy, żeby po prostu zagrały dobrą siatkówkę. Dziękujemy za dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym programie. Mam nadzieję, że będziemy jutro mogli mówić dużo pozytywnych rzeczy o turnieju Ligi Mistrzyń w Łodzi. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymamy kciuki za łódzkie wiewióry.